Z nami Piotr Haczek. Piotr, spotykamy się dzień przed rozpoczęciem Festiwalu Filmów Górskich Adrenalinium w Żywcu. Piotr, i od na samym początku zdementujmy od razu. Piotr Haczek, nazywasz się dokładnie tak samo jak jeden tutaj z naszych lokalnych, znanych biegaczy. Zgadza się, jest to powiedzmy kuzyn z drugiej linii. Ja zajmuję się tenisem od wielu lat, od 19 lat uczę, obecnie w Sydney. Jestem trenerem tenisa w klubie, zajmuję się dziećmi, wychowaniem dzieci, zawodników, czy też seniorów również uczę. Przygotowuję ich do dalszej kariery. Aktywny tryb życia towarzyszy ci, tak jak wspomniałeś, od 20 lat. W Żywcu bywa rzadko, ale jeżeli bywasz, to już starasz się ten czas intensywnie tutaj spędzić. No, zgadza się. Spędziłem z przyjaciółmi ten czas na Słowacji, w górach. Także odbyliśmy parę wędrówek górskich w słoweńskim raju, w Choczkich Wierchach. Także było bardzo przyjemnie spotkać wszystkich znajomych, przyjaciół. Tam również też się udało zrobić kilka fajnych zdjęć, bo o zdjęciach zaraz będziemy rozmawiać. Tak, oczywiście, zawsze robię zdjęcia. No jest to moją pasją, staje się coraz większą. Było bardzo trudno wybrać zdjęcia na wystawę, także moim zdaniem jest trochę chaotyczna. Ale z około 100 tysięcy zdjęć jest ciężko coś wybrać i że tak powiem, jest kilka zdjęć stąd, kilka zdjęć stamtąd. Właśnie, bo spotykamy się, Piotr, de facto dzień przed otwarciem Twojej wystawy, którą widzowie oglądający nas dzisiaj w Kinie Janosik będą mogli za moment sobie obejrzeć. I jakie zdjęcia na niej możemy zobaczyć? No miałem tutaj wystawę już w 2009 roku z mojej podróży po Maroku i powiedzmy wspinania czy też trekkingu na najwyższy szczyt Maroka, Jabal Tubkal. Tylko że było zimą, także było dość zimno i porywisty wiatr, także było dość lekko, powiedziawszy ekstremalnie, chociaż to ta góra nie ma większych trudności technicznych. Była wystawa i spodobało się tutaj pani kierowniczce, więc rozmawiałem z nią, że możemy pokazać następnym razem coś z tego miejsca, gdzie obecnie żyję, mieszkam. Także podróżuję cały czas po okolicy w Australii, Nowa Zelandia, Tasmania, byłem w Indonezji, na Pacyfiku, na Wyspach Cooka, także obecnie podróżuję co około 2,5 miesiąca. Tak mam pracę ustawioną, że po każdym trymestrze, bo pracuję w klubie, także uczę dzieci, zawodników, mam te dwa tygodnie, jedne wakacje są trochę dłuższe, mogę sobie zaplanować wszystkie podróże i tak skaczę od jednego miejsca do drugiego, wybieram sobie takie zwykle dzikie miejsca. No i zwykle podróżuję sam, ponieważ ciężko jest kogoś znaleźć na takie podróże. Nie jest to łatwe w grupie, ponieważ każdy ma swoją opinię, każdy chciałby to zobaczyć, tamto drzewo. Właśnie chciałem Cię to spytać, co powoduje, że Ty wyciągasz w danym momencie aparat i robisz akurat to konkretne zdjęcie? Jest coś takiego, co zwykle Cię inspiruje do tego? Nie wiem. Czy to są na przykład, nie wiem, zwierzęta, bardziej krajobrazy? To znaczy, tutaj będzie więcej zdjęć przyrody, powiedzmy pejzaży. Trudno stwierdzić, co powoduje. Jakieś ukształtowanie terenu, jakieś coś dziwnego dookoła mnie, coś bardziej nietuzinkowego. Chociaż fotografuję również, że tak powiem, oczywiste rzeczy dla swojej dokumentacji. Jak gdyby zdjęcie nie jest piękne, nie jest tam, powiedzmy, kompozycja nie jest rewelacyjna, ale mam to zdjęcie po prostu dla utrwalenia pewnego terenu, pewnych gór. Są różne cele, w których jeżdżę na różne wyspy i tam po prostu utrwalam to, że tak powiem, dla siebie. Jesteśmy na Festiwalu Filmów Górskich. To jest taka ciekawa przestrzeń, ponieważ tutaj z jednej strony spotykają się ludzie, którzy na co dzień aktywnie uczestniczą, jakby tak aktywnie prowadzą swój tryb życia, a z drugiej strony tworzą jakąś sztukę, prawda? I ty masz podobnie. Z jednej strony zdjęcia, z drugiej strony te podróże, a jeszcze tutaj dochodzi ten tenis. No tak, w sumie no, zwykle podróżowałem tutaj po okolicy w Europie. Końcem lat 90. zacząłem wspinać się w Alpach, także byłem tam trochę sezonów, kilkanaście wypadów Alpy i jakoś no, pokochałem te góry, można powiedzieć, że bardziej niż Tatry. Koledzy czasem się dziwią. Pewnie będą tutaj na festiwalu, również będą się śmiać z tej wypowiedzi, ale wolę Alpy niż Tatry. Jakoś tam ta topografia terenu, piękno tych gór zachwyciły mnie, także wspinałem się tam wielokrotnie na szczyty 3-4 tysięczne, zwykle powyżej 4 tysięcy metrów. I krok po kroku coraz bardziej w stronę podróżowania. Spotkałem wiele osób, które wspinało się dość intensywnie w dawnych czasach.
i też powiedziało mi, że trochę odchodzą od gór. Oczywiście też spinają się też tam, powiedzmy w cudzysłowie może, spinałem się na jeden wulkan w zimie na Nowej Zelandii, powiedzmy tam z pełnym ekwipunkiem do spinania, ale jednak idzie się w kierunku podróży. Dużo osób przynajmniej, niektórzy zostają tylko przy spinaniu. Każdy ma swoją drogę i to w zależności od różnych preferencji, różnego rodzaju preferencji, możliwości wyjazdowych, finansowych i tego typu spraw. To zdjęcie jest zrobione na wyspie Stewarta. Ona również ma nazwę maoryską Rakiura. Jest tam jeden z 9 tak zwanych Great Walk, czyli takich wielkich szlaków w Nowej Zelandii. To są takie najbardziej urokliwe szlaki. Każdy z tych szlaków jest kilkudniowy. Zwykle od 3 dni do 5-6. Jeden jest kajakowy. 30 km na południe od wyspy południowej, gdyż Nowa Zelandia składa się z dwóch głównych wysp, północnej i południowej. To jest trzecia co do wielkości wyspa. Miejsce dzikie, bardziej na południe zamieszkałe tereny przez ludzi są tylko w Patagonii, na ziemi ognistej. To jest drugie miejsce, dalej już tylko są wyspy subantarktyczne, i na które ostatnio prawie że wylądowałem, może następnym razem, i później, że jest tylko Antarktyka. Jest to miejsce zamieszkałe tylko przez 400 osób. Piękne, dzikie, można zobaczyć, widziałem na żywo kiwi, czyli te ptaki z długim dziobem, wielkości powiedzmy kurczaka, to jest taka bryła, taka kula. Widziałem niestety w nocy, zdjęcia nie zrobiłem, trzeba być bardzo cicho, trzeba siedzieć po prostu w lesie i czekać, aż nadejdzie. No powiedzmy, ile zdjęć zobaczymy na tej wystawie? No zobaczymy około niestety tylko 50. Nie wiem, czy wybrałem jakieś tam powiedzmy najlepsze, czy jest zawsze obawa. Zobaczymy, czy spodobają się. Jak się podoba kilka, będę bardzo zadowolony. Kierowałeś się jakimś takim subiektywnym odczuciem, czy konsultowałeś z kimś, może to zdjęcie, może to zdjęcie? No, konsultowałem z paroma osobami, powiedzmy, które zdjęcia, powiedzmy, zaznaczały gwiazdką, które zdjęcie według tej osoby. No i też swoimi odczuciami. Też wybrałem, powiedzmy, zdjęcia, bo jednak jeszcze bardzo często w różne rejony, czy w okolicach w moim stanie, w okolicach Sydney jest 14 parków narodowych dookoła Sydney, czy też w Nowa Zelandii, tak już byłem 5 razy, powiedzmy. Wybrałem miejsca takie, powiedzmy, troszkę bardziej dzikie, do których ciężko było się dostać, tak jak na przykład będzie takie miejsce Surveil Cliffs, to jest najbardziej na północ oddalony kawałek ziemi na północnej wyspie. To jest taki koniec świata, można powiedzieć. Te zdjęcia również będzie można kupić tutaj i te pieniądze z kupna tych zdjęć zostaną przeznaczone na szczytny cel. Tak, jeśli oczywiście ktoś będzie chciał zakupić jedno ze zdjęć, czy też może wszystkie, przeznaczymy 100% kwoty na pewną fundację, która ma subkonto, także pieniądze idą prosto do rodziców dziecka, które niestety jest bardzo chore. Jest to, powiedzmy, mój przyjaciel z gór. Ma teraz bardzo trudne życie, także myślę, że każda złotówka, każde 100 zł będzie dla niego bardzo przydatne. A gdzie planujesz następną wyprawę? Gdzie będziemy mogli zobaczyć ciebie z aparatem biegającym? Może tak, a gdzie nie planuję? Trudno stwierdzić, teraz będą plany. Chciałbym zobaczyć teraz takie jezioro w Nowej Zelandii, najczystsze jezioro na świecie. 83 metry pod wodą widać, że tak powiem, wzdłuż. Nie ma nic czystszego na świecie. Jest niesamowity kolor pod wodą tego jeziora. I znajduje się w pięknym krajobrazie górskim. Wiedzie tam szlak około 4-dniowy w niesamowitej scenerii. To jest jakieś tak jedno z miejsc, bo zwykle jak lecę, to widzę takich miejsc kilka, sobie wybieram i przelatuję albo biorę stopa, podróżuję jak tylko, że tak powiem, mi się zamarzy. Z takich miejsc, co myślę, że w przyszłym roku, możliwe, że w przyszłym roku chciałbym do Butanu, to jest takie królestwo, powiedzmy, graniczące z Chinami, z Indiami. Jest to piękna sprawa, jest ciągle jeszcze dzikie. Można zobaczyć naprawdę wspaniałe i krajobrazy, i wspaniałą sztukę, kulturę, i powiedzmy zabytki religijne.
Jest trudno stwierdzić. Chciałbym na Wyspy Subantarktyczne wyskoczyć. Jest tam też również flora, fauna, zupełnie niespotykana gdziekolwiek indziej. Zwykle ląduje około 50 osób na rok takim statkiem badawczym, który wygląda trochę jak, powiedzmy, lodołamacz. No, Antarktyda również korci. Jest to jednak dość drogie przedsięwzięcie. Mam, powiedzmy, takich celów obecnie około, nie wiem, 10-15, także to ciągle się... Z wyjazdu na wyjazd coraz więcej. Marzenia się spełniają, to widzę, że je spełnia, więc mam nadzieję, że również te marzenia się spełnią. A tam właśnie na sali siedzą ludzie, którzy przyszli dzisiaj na festiwal Adrenalinium i mają okazję obserwować naszą rozmowę. Co chciałbyś im przekazać na rozpoczęcie tego festiwalu żywca? No myślę, że żeby, powiedzmy, urzeczywistniali marzenia, bo to jest najważniejsze, i przeskakiwali te przeszkody, które, powiedzmy, życie kładzie, bo jednak każdy tłumaczy się z nie mam pieniędzy, nie mam czasu, nie mogę się zwolnić z pracy, jednak chcieć to móc. Ja zawsze tak, powiedzmy, podchodzę do pewnych rzeczy, co czasami może denerwować osoby mi bliskie, ale chcieć to móc. I jakoś tam w pewnym sensie oczywiście głód pozostaje, bo jak się jedzie raz na wakacje, chce się jechać drugi raz, jak się jedzie 5 razy na wakacje, chce się jechać 6 raz. I to się powiela, tak, każdy nauk, powiedzmy, jest to nauk. A co z tego wyniknie, nie wiem. Życzę w takim razie samych pozytywnych przygód i nie wiem, czy tak powinno mówić, ale szerokiej drogi do Sydney, bo wiem, że dzisiaj wylatujesz. Tak, tak. Dziękuję bardzo.